Ja nie mogę powiedzieć, żebym w tym moim okresie dorastania, żebym widział antysemityzm aż do oficjalnego antysemityzmu roku 68, 67 powiedzmy, kiedy się to wszystko zaczęło. Ja nie zazdrościłem moim rodzicom, bo ich to tak uderzyło, ta cała historia. Tak nieprawdopodobnie uderzyła. Właśnie przez to, że oni sądzili, że można być trochę innym, ale całkowicie akceptowanym za to, czym się jest i że z tym nie ma żadnego powodu, żeby się chować, żeby się czegokolwiek wstydzić. Także ten marzec to był właśnie taki bardzo, powiedziałbym, dziwny. Mój ojciec nie chciał być w Polsce po wojnie, natomiast moja mama bardzo chciała. Także kiedy była ta pierwsza fala emigracyjna, to oni zostali w 56 roku, kiedy wyjeżdżali ludzie, oni zostali. Głównie właśnie przez to, że moja mama była uparta i nie chciała nigdzie jechać. W związku z tym w 68 roku po marcu zrobiłem z rodzicami układ. I układ był taki, że ja wyjeżdżam. Tak czy inaczej, w jakikolwiek sposób, ale ja wyjeżdżam. Natomiast rodzice powiedzieli, że oni nie chcą wyjechać. Natomiast było powiedziane bardzo jasne, że jeżeli ojca z pracy wyrzucą, to wtedy rodzice decydują się jechać. Ojciec przyszedł w piątek po pracy do domu i powiedział, że właśnie powiedziano mu, że 3 miesiące dostanie pensji pod warunkiem, że się już nigdy nie pokaże w pracy. No więc jak już myśmy wystąpili o ten wyjazd do Izraela, to czekaliśmy. No i czekaliśmy, a po 4 miesiącach przyszedł list, którego nie mam tego listu, ale z tego co pamiętam, to było napisane, że sprawa jest ciągle rozpatrywana i zostaniemy powiadomieni w odpowiednim czasie. I w tym momencie moi rodzice postanowili, że dumę odłożą na bok i poszli z prośbą do Kazimierza Konkola. No więc ten sam Konkol, który wtedy w telewizji wszystkich sionistów znajdował, ten sam Konkol właśnie, tak jak mówię, w ciągu 3 dni załatwił nam wyjazd z Polski. Ja byłem w bardzo dziwnym środowisku właśnie w Polsce przed wyjazdem, przez to, że moja mama była profesorem w Instytucie Biologii Doświadczalnej imienia Nęckiego, który to był niezwykle dziwny instytut jak na ten okres czasu, bo nagle instytut po marcu się zrobił miejscem, gdzie różnych wyrzuconych przyjmowano do pracy, na przykład do sprzątania. Pamiętam pana pułkownika, który sprzątał instytut, gdzie zresztą mnie przyjęto do pracy już po złożeniu prośby o papiery emigracyjne. To całe to środowisko naukowe, w którym się obracali moi rodzice, było niezwykle jakieś takie supportive, pomocne. Czuło się wtedy, że te wszystkie takie dziwne rzeczy, które wygaduje telewizja, że dla tych ludzi, którzy nas znali, to tego nie brali. Właśnie wprost przeciwnie, jak najbardziej starali się psychicznie pomóc. Nigdy nie wiedziałem, dlaczego się przyczepiono do mojego ojca i dlaczego tak długo trwało u nas zgoda na wyjazd, ale no, w sumie to wyszło mi to na dobre, dlatego że dostałem przyjęcie na studia doktoranckie takie, jakie chciałem. Moi rodzice chcieli mnie ubić w pewnym momencie, jak zobaczyli, że dedykację w mojej pracy doktorskiej, w której złożyłem serdecznie podziękowanie panu Gomułce za umożliwienie tej pracy. Także rodzice byli, nie bardzo im się spodobało ta dedykacja, no ale
ale była. Nie mam takiego podejścia superkrytycznego do Polski w tym sensie, że moje życie w Polsce, niezależnie od całej tej reszty, to nie mogę powiedzieć, że byłem w jakikolwiek sposób, że coś było nie w porządku z tym przez te lata, kiedy wzrastałem tutaj. A z marca w końcu to wspomnienia, które mam, to są wspomnienia właśnie tych ludzi, którzy byli przyzwoici.